Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, przepraszam was z góry za pralkę, która... Ła, dostałam chyba. Za pralkę, która w tle sobie tutaj działa. Niczego nie można. No niestety, ale tak jak już parę razy mówiłam, wyjeżdżam i po prostu... No, muszę zrobić pranko. Mam brudną pralkę, więc musiałam też zarzucić do niej płyn do mycia pralek. Mogę prosić jedną paskudę. Wydaje mi się, czy te polne bestie jakieś tutaj trochę większe są. Nie mam pojęcia. Ale z nich nic nie ma, także nie musimy się tym raczej stresować. Nie wiem, czy jest jakieś zadanie za to, czy nie. Mało ważne. Najważniejsze jest, żebyśmy dzisiaj dotarli na farmę Onara i żebym pogadała bodajże z Torlofem, bo chyba on może mnie nauczyć siły z tego, co mi się kojarzy. A to by się nam bardzo, ale i to bardzo przydało. Nie wiem, czy tutaj są jakieś rośliny, czy nie. Ale widzę, że tu jest jakieś tajne zgromadzenie. Witam serdecznie. W sumie tutaj moglibyśmy się przejść, ale tu jest trochę bandytów. Chociaż z tego, co mi się kojarzy, to ci bandyci w podstawowym Gothicu 2 nas chyba nie atakują. A skąd to moje spostrzeżenie? Jak oglądałam kiedyś skrót jakby Gothica 2 w 5, boże, w minutę na YouTubie, to wychodziłoby z tego tak, że możemy iść do Dextera. On nam mówi, że no nie znajdziemy sobie tych ludzi, i w sumie to no nie musimy się z nim bić ani nic, więc można by było to i sprawdzić, ale ja na razie no wolałabym inne rzeczy. Chciałabym się nauczyć walki bronią dwuręczną, bo zależy mi na tym, żeby założyć najlepszą broń, jaką mogę. Ale możemy się tutaj przejść i zobaczyć. Chociaż no, prawda jest taka, że raczej tutaj nie będzie nie wiadomo czego, biorąc pod uwagę fakt, że nie mamy w ogóle tego questa z zaginionymi ludźmi, który był normalnie w dwójce, więc nie będzie to miało raczej żadnego znaczenia. Mam nadzieję, że bardzo tej pralki nie słyszycie. Ja sobie wezmę te potwory pojedynczo, bo mam trochę mało życia i ogólnie to widzę, że one są dosyć takie odpalone na mnie. W ogóle jakieś te potwory takie duże są, nie sądzicie? Nie wydaje mi się przypadkiem? W ogóle mam wrażenie, że ja jestem jakaś duża. Może jestem dziwna. Nie wiem, pozwiedzamy okolice farmy Onara, wcale nie musimy tam iść. Możemy iść też na farmę Sekoba najpierw, bo tam chyba też mają właśnie problem z polnymi bestiami i można by było się tym zająć. To jest raczej bezpieczny teren. Trochę ścierwojadów, czyli troszeczkę expa. W sumie, no fajnie jak wejdzie kryt, to jest zajebiście. Dobra, zróbmy pierwszy zapis, bo ja jak nie zrobię zapisów, to potem będę miała klops. Jeden wielki. No także ogólnie muszę dla was nagrać 5 odcinków na zapas, także no troszeczkę czasu mi to zajmie. Ogólnie rzecz biorąc, no to jest z tym trochę słabo. Okej, pięknie. Nie ma czego plądrować. Wiecie, mogłabym się rzucić na całą grupę, ale po jaką cholerę? Tak, tutaj powinien być chyba namiot. Gdzieś w okolicy, a go nie ma, więc... wątku w ogóle tego nie będzie z bandytami. Dlatego Gothic 2 jest prostszy, bo nie ma w ogóle tych bandziorów. Widzę smoczy korzeń, jak coś, także nie ominęłam go. Dzień dobry, witam serdecznie. I parę grzybków, i w ogóle spoko. Powiem wam, że dużym minusem Gothica 2 i Gothica 2 Noc Kruka jest to, że nie ma telekinezy. Ale nie dziwię się, bo byłoby to zbyt OP, jeżeli chodzi o szukanie tych roślin. Bo prawda jest taka, że w podstawowym Gothicu 1 na przykład, czy w ogóle w Gothicu 1, nie jest tak rozwinięta alchemia tak jak w dwójce, chociażby Noc Kruka, i po prostu byłoby to bez sensu. Nie wiem, czy... Nie no, tutaj możemy się uczyć alchemii, więc tutaj znajdywanie tych roślin się opłaca. Bo możemy robić potki chyba. Ale jakby w Gothicu 1 na przykład, no to tam, żeby zrobić potkę siły, o ile w ogóle się
No, musi się dać, bo dostajemy takie mikstury. Ale po pierwsze dają plus 2. Tylko. A po drugie, no nieopłacalne to jest już. Nie wiem, czy iść tam na górę. Kurde, nie wiem. Może byśmy tam poszli w sumie. Ale wiecie co? Ja bym wolała najpierw się nauczyć czegoś więcej i coś umieć w ogóle. Więc tutaj sobie poszliśmy trochę pod expić, więc może być, myślę. 20 punktów nauki mam. Za niedługo w sumie kolejny poziom. Jeszcze te topielce. Ja jestem w stanie się z topielcem zmierzyć, chociaż nie jest to takie przyjemne. Chociaż na pewno jest to przyjemniejsze niż w nocy kruka się z nimi bić na tym początkowym etapie. Przynajmniej mi to sprawiało spore problemy. Jejku, ale tu jest polnych bestii. Ale tu jest ekspowisko jedno wielkie. Chodź tu. Nie ma żadnego questa za to? Ich jest tu więcej niż w podstawowej... Boże, niż w nocy kruka. Na 1000% jest ich tu więcej. Osiemdziesiąt expa w ogóle jest za taką jedną, paskudę. Chyba, że to pole się też zalicza do tego zadania, bo mi się kojarzy, że właśnie u Sekoba jest, żeby mu te polne bestie wybić i może to się łączy jakoś ze sobą. A wiem, przypomniało mi się coś już. Dobra, jestem, musiałam wyłączyć pralkę, bo skończyła prać i bo piszczała przez najbliższą minutę. No kurde, jak wejdzie kryt, to jest fajnie, bo tutaj jest zadanie. Chyba z tymi polnymi bestiami też. Tam idziemy z jednym z najemników. Teraz mi się przypomniało. Ale ogólnie to jest luzik, bluzik w sumie. Wcześniej się dałam właśnie jej poturbować, bo chciałam tą pralkę jak najszybciej wyłączyć. Ogólnie muszę zrobić jeszcze 2 prania dzisiaj. Jakim cudem mnie uderzyła, to nie wiem. Ten topielec. Tam jest 1 czy 2? 2 są. Wcześniej był chyba 1. Jakim cudem ty mnie czasami trafiasz? Aha, no teraz to było bez sensu. Ale to nie jest jakiś tam problem. One nie biją nie wiadomo ile. To jest takie przyjemne ekspienie, powiem wam. Właśnie takie jak w Gothicu 1. Za to chyba będę lubiła dwójeczkę całym serduszkiem. Dobra, i teraz ten topielec jeszcze. 1 i 2. Boję się, że one mnie zaatakują razem. Ale może nie. Jakby tylko ten jeden do mnie przyszedł, to by było super. Dobra, nie atakują w grupie, więc to jest plus. Zrobimy atak i cofkę. To trochę potrwa. O Boże święty. Dobra, zrób cofkę jednak. Okej, to było głupie. Bo wiecie, chciałam też zrobić ten sposób na bicie prawo-lewo, ale... To się chyba bardziej na jednak broń dwuręczną nadaje. Słyszałam, jakby was było więcej, ale raczej nie. Dzisiaj troszeczkę będzie ekspowo. Dobra, ja będę może robiła po prostu to tak, jak mi podpowiada serducho. Czyli cofka i atak. To jest najprostszy sposób na topielca. Z jaszczurką jest w sumie podobnie. Może jakiś kryt? Dobra, obeszło się. Ja z was... A właśnie, ja z was mogę skórkę zebrać. No tak. Dobra, i one chyba pilnowały kompletnie niczego. Parę roślin. A, zwój tu był, dobra. To może się jednak opłacało. A co to był za zwój? Bo to.
Leczenie ciężkich ran. No po takim topielcu to są dosyć ciężkie. Dobra, tam już widać farmę Onara, także jest ogólnie spoko. Tutaj chyba też na tym polu są polne bestie, czy nie ma? Kojarzyło mi się, że któreś tu pole jest zarąbane tym dziadostwem, ale może to naprzeciwko. Na farmę Sekoba jeszcze nie mamy potrzeby iść, także ja tam na razie po prostu nie idę. Tam chyba jest już Raul, który sobie trenuje, jeżeli dobrze pamiętam. Wow, kurde, nie grałam w Gothica 2 Noc Kruka chyba 2 czy 3 lata, a dosyć dobrze wszystko pamiętam. Dobra, tu jest właśnie jeszcze zadanie. Dzień dobry. Dobra, przyszłaś, dziękuję. Dobra, idzie kolejna. Dzisiaj ekspowisko. Za niedługo wbijemy nowy poziom, mówię wam. Jeszcze trochę i będzie. Jeszcze jedna paskuda tu siedzi. Dzień dobry. To zadanie też z tego co kojarzę właśnie pozwoli nam jakby tutaj szacunek zdobyć. No i dobra. I tutaj chyba jakiś pierścień leży. Nic tu nie ma. Jedyne co mnie irytuje to, że te potwory, z których nie możemy nic zebrać, się podświetlają. To jest głupia rzecz. Ale trudno. Ogólnie będę chciała robić te odcinki trochę krótsze, bo ogólnie rzecz biorąc jest złoty pierścień. Ogólnie rzecz biorąc, no to właśnie trochę mi zajmie montowanie tego i trochę mi zajmie nagrywanie tego i trochę mi zajmie wrzucanie tego. A ja mam jednak właśnie sporo rzeczy do zrobienia. Chociażby dzisiaj ogólnie od rana gdzieś chodzę. Także naprawdę jest tego dużo. No, ile? Więcej tego złota? Wszystko? Jeszcze. Jeszcze jakieś mięso kopacza? Chyba wszystko. Jeszcze ty. A gdybyśmy tak się przemkli i od razu poszli do Torlofa? Chyba dałoby radę, wiecie? Tak sobie myślę, tylko nie wiem, czy on mnie od razu będzie tego uczył. I czy w ogóle faktycznie mnie będzie uczył. Jak nie, to mam troszeczkę przerypane. Tu jest ktoś inny jeszcze. Fester tu jeszcze jest, no właśnie. To nie jest Raul. Raul jest tam dalej. Dobra, ja muszę przestać to żreć, tylko zacząć jeść mięso smażone. Bo to dopiero daje mi energię. I eliksir zręczności dostałam. I tutaj dają w ogóle plus 5, także to jest dużo. W Nocy Kruka jest plus 2. Dobra, Fester. Cześć. Chwila. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do bitwy. Dlaczego? Ostatnimi czasy chłopi mieli coraz większe problemy z polnymi bestiami. Niektórzy z nich zostali nawet pożarci. Onar nie uznał tego za zabawne. Nie zapłacił żadnemu z nas przez cały tydzień. Do pewnego stopnia była to moja wina. Teraz li chce, żebym zniszczył gniazdo tych stworzeń. Inni już porobili zakłady, czy uda mi się przeżyć. Ale gościu, to gniazdo już jest ogarnięte. Gdzie jest gniazdo? Po środku tego pola, w dużej skale. Dobry z ciebie wojownik? Nieźle sobie radzę z mieczem, ale najlepszy jestem w łucznictwie. A dlaczego pytasz? Moglibyśmy spróbować razem. Chcesz mi pomóc? Ale dlaczego? Chcę się do was przyłączyć. Ach, więc to tak. Chcesz pokazać, jaki jesteś odważny. Dobrze. Spróbujmy pokonać bestie wspólnymi siłami. Zaatakujmy gniazdo. Teraz?
Czy potrzebujesz się wcześniej przygotować? Mógłbyś najpierw wrócić na farmę. Teraz jest odpowiedni moment. No dobrze. Zobaczmy, co my tu mamy. Gościu, ale tam już jest pusto. Chyba, że się to zrespiło, cholerstwo, ale... Nawet jeżeli, no to Boże Święty. Ale ten gościu sra dupę. Naprawdę, co jest, nie? Bez sensu. To już pusto jest. A więc to tutaj skończyli martwi wieśniacy. To obrzydliwe. Te obrzydliwe stworzenia powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Wracajmy. Że co? Chwila. I tyle? Wracajmy. Żartujesz? W ogóle mi nie pomogłeś. Mhm. Ja ci powiem, że ci nie pomogłem. Ja to wszystko wybiłam za ciebie, ty debilu. Ej, dlaczego gra tego nie przewidziała? Chwila. Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Nie lubię, jak ktoś ze mnie żartuje. Trzęsę się, trzęsę. Serio, ty bijesz się w taki lamerski sposób? Gościu. Dawaj, co masz, wszystko. Kiepski tasak, poważnie? Kiepski topór bojowy. Za mało siła, plus 10. Plus 20. Kiepski tasak, chłopie. Ja już mam lepszą broń od ciebie. No teraz to chyba mamy szacuneczek. O rany, moja głowa. Dobrze, już dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? Aha. Okej, okay, dobra, czyli zepsułam chyba zadanie, czy coś, nie wiem, whatever. Dowiemy się tego, myślę, w najbliższym czasie. A tu są jeszcze cholery, patrzcie. Tylko żeby mi ten gościu nie ksuł tego. Niedobrze, bo te zaraz do mnie przylecą. Obie nie? Dobra. Ale proszę pojedynczo, panie. Nie da rady. To nie. Mogę jakiegoś kryta, cokolwiek, jeśli nie zapisałam chyba. Nie, Raul! Dupku! Z moja polna bestia. Dobra, może mnie pogryźć. A, bo Raul chyba nie żyje teraz. Dobrze mi się wydaje? Kolejny poziom. Nie ma czego plądrować. Wolna bestia. Nic tu nie ma. Znaczy Raul, Boże, Fester. Dobra. Ożywiamy, bo jest problem. Chwila. Mina mu zastygła, biedakowi. Dobra, teraz przynajmniej żyje chłop. O, dobra, to się zacznie teraz. Sentendzie wiemy, że musimy raczej zapłacić, bo będzie kłopot, także zapłacimy mu. Tu jest najemnik i tu jest jeszcze Raul obok niego. A ty gdzie się wybierasz? Chciałem się tylko rozejrzeć. To wszystko. Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha! Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj, Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. Jak tam sobie chcesz? Możesz mnie przeszukać. Spójrzmy, co my tu mamy. A, złoto. Niebezpiecznie jest nosić przy sobie złoto. Większość najemników to zwykłe rzezimieszki, nie uczciwi ludzie jak ja. Chcę tylko 50 sztuk złota. Tyle wynosi myto. Płacisz tylko raz. To chyba rozsądne rozwiązanie, prawda? Jest okej, dobra. O Boże. Ach.
chce się do was przyłączyć. Świetny pomysł. Rozumiesz chyba, że najemnicy będą musieli zdecydować, czy chcą, byś się przyłączył, czy też nie. Czy będziesz głosował na tak? Właściwie czemu nie? 50 sztuk złota to chyba niewygórowana cena za pozytywny głos, nie uważasz? No i dobra, jest super. No, i jak tam interes? Niewiele osób ostatnio tędy przechodzi, ale jak dotąd wszyscy płacili my to. Dobra, to na razie jest tak jak jest. Jeszcze Raul. Dowiedzmy się, o co chodzi. A nie, to jest najemnik, który wygląda jak Raul, czyli znowu się pomyliłam i Raul jest w środku. Tu jest Raul. No nareszcie. Nikt nie chce. Czego chcesz? To mnie wcale nie dziwi. Sam tak mówiłem. Chcę się przyłączyć do Lee. Jak tak dalej nie pójdzie, mógł, że o tym to nie wkrótce wiesz. Lee nie będzie miał tu nic do gadania. Co można myśleć? Każe nam tu tylko siedzieć i nic nie robić. Od czasu do czasu mamy tylko postraszyć kilku wieśniaków. I tyle. Sylwio zawsze powtarza, że najlepszą obroną jest atak. I ma do cholery rację. Dużo by mnie to kosztowało. Kim jest Sylwio? To nasz następny przywódca, jeśli chcesz znać moje zdanie. Jeżeli zamierzasz go prosić o to, by pozwolił ci się do nas przyłączyć, to lepiej o tym zapomnij. Nawet pastuch byłby z ciebie marny. To rzeczywiście prawda. W końcu to była jego decyzja. Inaczej bym się do tego zabrał. Chciałbym obejrzeć farmę. Nie zaglądaj do budynku po lewej stronie. Siedzi tam Sylwio i lepiej mu teraz nie przeszkadzać. Jest w nie najlepszym nastroju. Jeśli zobaczy takiego słabe usza i to jeszcze nie pracującego na farmie, może chcieć wyładować na nim swoją złość. Dobra, a ja ci chyba przywalę w mordę, ale zanim to zrobię, to się zapiszę, wyleczę i zobaczymy, jakim ty stylem walczysz, bo boję się, że możesz walczyć stylem lepszym ode mnie. Nie mówię ci przecież nic nowego. I mogą być z tego duże problemy. Nie mam czasu na takie rzeczy. Dobra. Ale to się wyleczymy i będziemy wiedzieć wszystko. Żadna wielka sprawa. Nie wiem już. Mleko może się napijemy jeszcze? Widzi i słyszy się to i owo. Nie wiadomo. Dobra, zaraz pójdziemy do Torlofa, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy tutaj, bo on mnie może uczyć siły, a ja chcę założyć jakąś lepszą broń. Czego chcesz tym razem? Nie chcę tego nie, słuchać. Ale on oczywiście wie wszystko. Chyba przywalę ci w mordę. Mam swoje zdanie na to. Właśnie tego ci teraz trzeba. Dużo do tej pory byłem miły, nieprawdaż? Nie można wierzyć we wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. O właśnie, to uczysz tym lepszym sposobem się bijesz. O Boże. Broń się! Ale śmiesznie by było, jakbym wygrała. Broń się! Byłoby naprawdę zabawnie. Dobra. Ale wiecie co? Było naprawdę blisko, nie? Ale dobra, ja się na razie wstrzymam. Nie musimy tego jeszcze robić. Możemy się lepiej nauczyć walczyć bronią i wtedy będziemy jeszcze lepsi. Później musiało się tak zdarzyć. Dobra, najemnik. Z rodem też chyba się trzeba potuc. Jest wilk, jest ta kobitka. Ja chcę iść do Torlofa. Czego ode mnie chcesz? Chcę się przyłączyć do najemników. Tak? A dlaczego niby miałbym pozwolić, żebyś do nas dołączył? Mogę ci opowiedzieć. Poddaj mnie próbie. Czy to Lee przysłał cię do mnie? Nie. Więc po cholerę zawracasz mi głowę. Okej, czyli musimy iść do Lee. Pomożesz mi popracować nad moimi umiejętnościami? Mógłbym ci pokazać, jak wykorzystywać swoją siłę w bezpośredniej walce. Wielu wojowników dostaje baty, bo nie potrafi odpowiednio spożytkować swojej siły. Podobnie jest ze zręcznością i walką na dystans. Nie mów, że ty mi powiesz. Chcę zwiększyć moje umiejętności. Okej, super, udało się. To teraz tak. Mam 30 punktów nauki. Na pewno dychę sobie damy w siłę. Naprawdę skarżyła. Świetnie. Teraz możesz...
I teraz tak, założymy sobie broń dwuręczną. To ma chyba większy zasięg, ale... Wolę chyba to założyć. Ale tak, potrzebujemy jeszcze nauczyć się walki bronią dwuręczną. I teraz pytanie, kto to robi? Cipher? Może właśnie to Rod? Chociażby? Nie wiem, spróbujmy. Nie musisz mi tego mówić. Tak. Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Posłuchaj, chłopcze. Potrzeba wiele siły, by w ogóle udźwignąć broń dwuręczną. Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw się w ciuciu babkę z owieczkami. Ile mnie to kosztowało? On myśli, że to takie ładne. Jestem dość silny. Nonsens! Nie uniósłbyś nawet przyzwoitego miecza, takiego jak choćby mój. Powinien był wiedzieć lepiej. Powiedziałem, że jestem dostatecznie silny. Jesteś rozbrajający. Zaryzykujesz zakładzik? Dobra, zanim to zrobię, to się zapiszę. Bo wydaje mi się, że damy radę unieść, bo chyba potrzeba 30 siły. Nie, ale lepiej się zapisać. Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim mieczem. Mogę ci opowiedzieć. Naprawdę? Ile chcesz przegrać? No cóż, wyglądasz raczej na biednego durnia. Powiedzmy 30 sztuk złota. Masz chociaż tyle? Nie wiem, ty mi powiesz. Jasne. Niech no spojrzę. Dużo by mnie kosztowało. W porządku, zobaczmy, na co cię stać. Choćby na to. No cóż, wygląda na to, że wygrałeś. Kto by przypuszczał? Naprawdę nie wyglądasz mi na kogoś, kto miałby tyle krzewy. Wygląda na to, że właśnie straciłem 30 sztuk złota. Oto pieniądze. A teraz oddaj miecz. Raczej nie. Dobra, masz. Proszę. Nie będę się z nim biła, bo to jest bez sensu. Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Jestem nie z gorszym wojownikiem, co nie znaczy dobrym nauczycielem. Chociaż pewnie mógłbym ci pokazać podstawy walki tą bronią. Jakbyś mnie tak do 30 nauczył, to by było super. O, jest próg punktowy. Już całkiem. Dzień dobry. Tak myślałam, że jest. Wojownik. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Dobra, zanim, to jeszcze zrobimy jedną rzecz. Po pierwsze, może spróbuję mu tej broni nie oddawać. Nie wiem. Ale jedną rzecz chcę zrobić. Chcę spróbować. Dobra, to sobie weźmiemy. Jasne. Przeklikamy to. W ogóle widzę, że nie schowałam sobie znowu myszki pod biurko. Raczej nie. Dobra, masz. Nie będę się sapać. Proszę. I teraz ta walka bronią. Zrobimy kolejnego save'a. Dobra, nadpisałam się na tamtym, może być. To mogę już założyć. I teraz tak. Naucz mnie walczyć bronią. Nie mów, że to nieprawda. 5. Później musiało się to zdarzyć. Jak my z tym stoimy? Dobra. 5. Teraz zrobimy raz. 2. 3. I 4. Dobra, da się tak to przeskoczyć. Już całkiem. Także tak zrobimy. Co prawda mój styl walki się nie poprawił, ale jak tylko wbijemy nowy poziom, to sobie wrzucimy plus 5. I co, idziemy do Lee w takim razie, skoro Torlov nie chce ze mną gadać? Rzeczywiście, prawda, mnie wcale nie dziwi. A ty gdzie leziesz? Do domu, oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. Chcę pogadać z Lee. Czego od niego chcesz? Niczy później musiało się tak zdarzyć. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Świeże mięso, armarnie. Wchodź, wchodź do środka. Lee jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o wałęsaniu się gdzie indziej. Ale pamiętaj, trzymaj się z daleka od Onara. Nie lubi, kiedy ktokolwiek się do niego odzywa, tym bardziej bez pytania. Szczególnie zaś nie lubi takich jak ty. Dobra, no to do Onara nie pójdę. Prawe skrzydło, tak? To było oczywiste. Khaled, cześć. Kto cię tu do diabła... Ty?
Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, no. Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego cało? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Chcę do was dołączyć. Miałem nadzieję, że to powiesz. Przyda mi się każdy pewny człowiek. Ostatni najemnicy, których przyjąłem, narobili tylko kłopotów. W zasadzie możesz zaczynać od zaraz. Chociaż musimy najpierw wyjaśnić parę spraw. Ale to nic wielkiego. Co dokładnie mam wyjaśnić, żeby móc do was dołączyć? Naszym szefem jest Onar, zarządca tych ziem. Możesz zostać na farmie tylko wtedy, jeśli on się na to zgodzi. No i są jeszcze chłopcy. Mogę cię przyjąć, jeśli wstawi się za tobą większość najemników. Tylko nie idź do Onara, zanim wszystko się nie wyjaśni. To bardzo niecierpliwy człowiek. Myśli, że to takie łatwe. Rozmawiałeś z Gornem? Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. Jasne. Złapali go paladyni i wysłali z powrotem do Górniczej Doliny w karnym konwoju. Gdyby drogi do Doliny nie roiły się od paladynów i orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. Jak mam przekonać najemników, żeby mnie poparli? Najlepiej udowodnij im, że nadajesz się do tej roboty. Pogadaj z Torlofem. Zwykle kręci się gdzieś przed domem, on podda cię próbie. Jeśli ją przejdziesz, będziesz już prawie jednym z nas. Torlof powie ci wszystko, co musisz wiedzieć. No i dobra, świetnie. Co ty tu właściwie robisz? Proste. Kombinuję, jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Onar wynajął nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody. A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami w mieście. Pomożesz mi jakoś się do nich dostać? A co cię tak ciągnie do paladynów? To długa historia. Mam mnóstwo czasu. Xardas wysłał mnie z kolejną misją. Mam zdobyć potężny amulet zwany Okiem Inosa. Czyli dalej kumplujesz się z tym nekromantą? Rozumiem. A amulet mają paladyni, tak? O ile mi wiadomo, tak. Pomogę ci dostać się do paladynów, ale najpierw musisz zostać jednym z nas. W jaki sposób możesz mi pomóc w skontaktowaniu się z paladynami? Zaufaj mi. Mam plan i myślę, że się do niego znakomicie nadajesz. Zaprowadzę cię do paladynów, a ty wyświadczysz mi drobną przysługę. Ale najpierw musisz do nas dołączyć. Dobra, to chyba wszystko wiemy. A ty, Khaled? Jak leci? A zatem chcesz się do nas przyłączyć, a? Masz jakąś przyzwoitą broń? Czy mógłbym się do was przyłączyć? Jeśli przejdziesz próbę, zyskasz moje poparcie. Okej, fajnie. Jaką broń możesz mi zaoferować? Najlepszą. Tylko popatrz. Okej, czyli jesteś sprzedawcą, tak jakby. Masz bardziej jednoręczne, z tego co widzę. Okej. Jak trafiłeś do najemników? Przybyłem tu wraz z Sylwiem z południa. Należeliśmy do armii najemników, którzy walczyli z orkami. Jaka jest twoja opinia na temat Sylwia? To bardzo niebezpieczny człowiek. I ma posłuch wśród wielu najemników. Lepiej z nim nie zadzierać. Jaka jest twoja opinia o Lee? Sądzę, że nie interesuje go nic poza wydostaniem się z tej wyspy. Chce się udać na kontynent. Chyba ma tam z kimś na pieńku. Zdecydowanie robi lepszą robotę niż Sylwio. Co więcej, to dobry przywódca. Przez większość czasu możemy robić, co nam się żywnie spodoba. No, ma na pieńku z królem.
Dobra, czyli tutaj też wiemy co i jak. Tu jest najemnik i najemnik. No dobra, no fajnie. To co, idziemy do tego Torlofa wreszcie. Teraz już powinien mi dać zadanie. Hej, nie może tak dalej być. Oddaj mnie próbie. Czy to Lee przysłał cię do mnie? Powiedział, że możesz mi pomóc. Ej, no dobra, niech już będzie. Zanim pozwolimy ci do nas dołączyć, musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz udowodnić, że nadajesz się do roboty najemnika. W tym celu poddam cię próbie. Po drugie, musisz zasłużyć na szacunek pozostałych chłopaków. Mnie mówi co innego. Jak mogę zdobyć szacunek pozostałych najemników? Większości z nich wystarczy, że wypełnisz moje zadanie. Ale część z nich trzeba będzie przekonać w inny sposób. Niektórzy spróbują wykorzystać sytuację. Innym może się po prostu nie spodobać twoja buźka. Spróbuj skumplować się z możliwie dużą częścią grupy. O, ostatecznie zawsze możesz wziąć udział w pojedynku. I to jest. Jeśli wygrasz, zdobędziesz szacunek większości najemników. Tylko w żadnym razie nie zabij któregoś z nich, bo dopiero wtedy będziesz miał problem. Nic mnie już nie dziwi, oczywiście wie wszystko lepiej. Jakie będą moje obowiązki? Onar wynają nas z dwóch powodów. Mamy trzymać na dystans strażników i pilnować porządku na farmach. A to obejmuje także ściąganie czynszu, gdy pomniejsi farmerzy nie chcą płacić. No więc? Jak będzie? Słyszę o tym po raz pierwszy. Myślisz, że ja mam lepiej, czego nie dowiem? Bez obaw. Zajmę się tymi strażnikami. Farmer Bengar marudzi, że miejscy strażnicy strasznie mu się ostatnio naprzykrzają. Utrudniają mu życie jak mogą. Pewnie chcą, żeby zerwał z Onarem. Naprawdę w to wierzę. Chcę, żebyś poszedł na jego farmę i wbił tym strażnikom do głowy, że nie mają tam czego szukać. Jakieś pytania? To było oczywiste. Gdzie leży farma Bengara? W południowo-zachodniej części doliny znajdziesz wielkie schody prowadzące na płaskowyż. Tam leży farma Bengara. Gdybyś się zgubił, wieśniacy na polach wskażą ci właściwą drogę. Myślisz, że się do tego zalepiej? Jakie są zasady pojedynku? Bardzo proste. Uczestnicy muszą mieć szansę na wyciągnięcie oręża, nim padnie pierwszy cios. Nie możesz tak po prostu przyłożyć komuś bez ostrzeżenia. Walkę musi poprzedzić słowne wyzwanie. Wystarczy solidna obelga lub inny powód do bitki. Żaden z widzów nie ma prawa włączyć się do walki, chyba że jeden z jej uczestników zostanie zabity. To było oczywiste. A co z tobą? Mogę liczyć na twój głos? Jeśli udowodnisz mi, że poradzisz sobie jako najemnik, tak. Dobra, a możemy zapytać? Co sądzą o mnie najemnicy? Pomyślmy, chyba przekonałeś Roda, że jesteś wystarczająco silny. Sentenca będzie na ciebie głosował. Twierdzi, że równy z ciebie gość. Raul jest przeciw tobie. Facet chyba cię po prostu nie lubi. Nie mogę mu pomagać. O Sylwiu i Bulku nie muszę chyba nawet mówić. Ci dwaj kretyni nie poprą nikogo. Booster mówi, że jesteś w porządku. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Większość z nich czeka, aby przekonać się, czy przejdziesz moją próbę. Musisz się jeszcze długo starać, chłopcze. Jeśli chcesz do nas dołączyć, musisz się trochę pomęczyć. Niczego nie dowie. Dobra, to już wiemy, co mamy robić. Moi drodzy, wydaje mi się, że możemy w tym miejscu zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Ja lecę już montować dla was ten film i nagrywać kolejne. No i co? Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!